Cześć koledzy. No co tu się stało? Dziadek by dostał w łeb. Daj mu! Trzeba się chować. Prosto na mój motocykl. O kurde, o kurde. Witam was drodzy widzowie w kolejnym odcinku na kanale. Jak można zauważyć, oczywiście na Supermoto. Mamy bardzo ładny dzionek, troszeczkę wieje za bardzo, przez co przewiduję dzisiaj troszeczkę chwiania na boki podczas gumowania, ale myślę, że to nam nic nie będzie przeszkadzać za bardzo. Będziemy starali się to korygować. Po to właśnie się jeździ, żeby trenować, żeby nieważne jakie warunki, żeby zawsze dawać radę. Aha, problem z rozruchem. Znowu. Coś mi tutaj świruje. To na popych widzowie, to na popych. No nic, no będziemy musieli to pchnąć. Jakoś się udało. Ale wuja! Problem, problem. Kolega problem. Jak manewruje tą koparą. O, jest gość. No to dobra, to mi się nie śpieszy nigdzie. Pojechał, robi okrąg. Wjeżdża z drugiej strony. Skubany jak ma wprawę w tej koparce. Cześć koledzy. Co tu się stało? Pysk chłop by dostał. Dziadek by dostał w łeb. Nauczyć się jeździć! A dziadek? Tak, poproszę. No i razem kierują się na kurs prawa jazdy do najlepszej szkoły Impuls. Proste, że tak. To tu parkingowy, komuś mandat lepi. To się nazywa ten. A, no tak. Confident. O, motor. Cześć! Cześć! Fajną opcją by było pojechać sobie tutaj w lewo, a że nie można jechać w lewo, bo jest nakaz jazdy w prawo, będziemy musieli pojechać w prawo. Przepisy ruchu drogowego trzeba respektować. Dobra, teraz mamy szansę i żeby skręcić w lewo, musimy skręcić 3 razy w prawo. Ajajaj, jak ja nie lubię takich przelotów. Max 80 na godzinę! I tu teraz widowiskowo robimy stopala. Siup. W ogóle się koło nawet nie oderwało od ziemi, ale to nie przeszkadza, oczywiście, że nie. Tu mnie jeszcze nie było. Pogubiłem się trochę, nie wiem gdzie tu jest wyjazd. Tu chyba gdzieś jest droga. Ptak się laguje. O kurde, o kurde. Aby była! Kraksa! Jeszcze zamiast dać mu gazu, to jeszcze przyhamował. O, teraz sobie troszkę gębę odsuniłem tą kominiarką. Powinno mnie teraz być lepiej słychać. Tak się to mówi? Halo! Aż tak powoli jadę? Na to wygląda! Skup kanalizatorów. Trzeba będzie się rozeznać i wyruszyć w nocy wtedy na miasto z moją ukochaną przyjaciółką gumówką lub szlifierką kątową. Kolejny mnie wyprzedza. A patrzcie, powyprzedzali mnie, a nie spodziewali się, że teraz ja ich mogę wyprzedzić. O, no i pięknie, jesteśmy w punkcie wyjścia. O, jak cudownie. Zielone się akurat odpaliło. Elegancko, elegancko. Ale ja się składam przepotężnie. Coś mnie nauczyła ta ulica, księga ulicy. O, zobaczcie co spotykam. Mój motocykl. Co za fura tu stoi? Moja była. Widzę. Zauważyliście widzowie wielką przemianę we mnie? Czy ja w ogóle zacząłem rzadziej jeździć na jednym kole? Mi się wydaje przynajmniej. Trzeba się chować. No motorina. Chłop, to Honda. Honda Grom. No, no, no. Nawet się to odpycha. Siema. Kurde, fajna taka. Ile ci to pali? 2 litry maksymalnie. No proszę. Ale to nie jest ten sam silnik co w tych Chińczykach chyba, nie? Nie. No proste, że nie. Tu jest silnik typowo z Hondziny. Daj mu! Daj mu! Daj mu! No to taki korek jest długi. Dobra, tutaj musimy wykonać manewr. Dawaj za mną CJ. Dawaj CJ. Follow me. Follow me. Kurde, woli chyba stać. Questa chyba bez cheatów wykonuje. O, ale to chodzi. Przy gazu jeszcze raz. O. Ale mu zamiata dupą ten Duke. Ej, ja bym się tym przewiózł. Teraz taka mała przerwa oczywiście. Dostałem ostatnio paczuszkę z takim właśnie prezentem, który myślę, że będzie idealną ozdobą w pokoju. Dziękuję bardzo oczywiście i chciałbym też poinformować, że jeżeli też chciałbyś ogarnąć sobie taki item, zostawiam tutaj kontakt instagramowy, gdzie możecie sobie ogarnąć taki ze swoim motocyklem lub samochodem. No tu ile? 35? Ile? 30 chyba 5. Tak? Nie wiem, nie powiem ci, ale to muły straszne. Ty dwójkę podnosisz tak z gazu? No to nie, to jest jedynka. Tak to się przeprzejeżdż, ale to chujowo. Pokaż. Ale z tego Supermoto. Wiesz na czym on polega? Na tym, że masz tylny hamulec taki. Bez ABS-u? No bez ABS-u i bez takiego dziwnego zachowywania. Ale jakie tu technologie są. Tak. Który to rok? 19. To nie taki młody w sumie. Tryb Supermoto mamy wbity na diuku. Ale faktycznie, to jednak muł. Jak się tak jedzie, to muł. Wow! Ale to dźwiga! Nie ma takiej tragedii, mamy dwójkę. Ty, ja chyba Duke'a kupuję. A ciekawe, czy trójkę podniesie. Nie, trój nie podniesie, ale to kwestia chyba przełożeń. O stary! Bo taki króciutki, fajny, zwrotny. Ja ci powiem, że na jednym pasie tu się nawracać to jest petarda. Fajnie idzie. No, dwójeczka, cyk, pach, leci do końca. Odezwał się również do mnie na Instagramie jeden z moich widzów i zaproponował, że zrobi nam po prostu sesję na motocyklach, więc stwierdziłem, że czemu nie. A korzystając z okazji, że akurat dzisiaj jesteśmy umówieni z Mateuszem na śmiganie, to sobie zajedziemy przy okazji też na taką sesyjkę. Siemano, lepiej tak. Co, ty nie masz kasku? No nie mam. To dawaj, siadaj, jakoś prześmigniemy. A możesz się mnie złapać, Dziesik. Tak, będzie. Będzie. Ty wariacie niegrzeczny. Jestem pełen podziwu tego zaangażowania. No ale dobra, no zobaczymy jak to pójdzie. Pytanie, której strony mam się trzymać. A którą stroną lecisz? Na pewno? Według mnie za ślisko jest. Nie, my tak profesjonalnie przy panią. Kurde, dlaczego jest tak ślisko? Prosto na mój motocykl. Jeb... tym tirem. No ten już troszkę dalej, ale tamten normalnie już tu pasem leciał. Także drodzy widzowie, to by było na tyle w tym odcinku na kanale. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał. No, na koniec oczywiście gumowanko.